Cześć, z tej strony Maciej Sroczyński ze Szkoły Szachowej Szachmistrz z Kalisza. Witam Cię na moim kanale. Mam nadzieję, że prezentowana tu wiedza jest dla Ciebie użyteczna. Możesz wspomóc rozwój tego kanału poprzez zakup moich książek szachowych, poprzez wpłatę na Patronite. Miło mi będzie, jeżeli zrecenzujesz moją działalność szachową na moim Facebooku. Jeżeli podobają Ci się moje nagranie, zostaw komentarz, udostępnij to nagranie, subskrybuj kanał. Powodzenia w drodze do szachowego mistrzostwa. Dzień dobry wszystkim. 11 turniej szachmistrza, 30 stopni z Celsjusza za oknami. A 100 zawodników postanowiło, że pogra w szaszki przy takiej pogodzie. Także myślę, że ogromny sukces, jeżeli chodzi o grę w takich warunkach. No co, gramy tradycyjnie 5 minut plus 3 sekundy. Ja dzisiaj sobie postanowiłem, że będę grał podwójne fianchetto. Także będę zaczynał G6 albo B6, w zależności od tego, jak mi tam najdzie. I gońce będę wychodził, goniec G7 i goniec B7. No, mamy 100 zawodników, mam nadzieję, że większość tych, co się zapisała, będzie uczestniczyć w tym turnieju, aczkolwiek tutaj na przykład pierwsza runda i już macie naoczną okazję zobaczyć sytuację, w której zawodnik się najprawdopodobniej dopisał, ale nie ma go aktualnie na internecie, tak przynajmniej mi się wydaje. Także 30 sekund już minęło. Także chyba pierwszej rundy tutaj sobie nie pogram. Dlaczego warto, nie warto się właśnie zapisywać? Bo chociażby to wpływa na jakąś dodatkową punktację. Czyli jeżeli ja gram z takim zawodnikiem, który nie gra w turnieju, no to w zasadzie on nie będzie pracował na moje Buchholce bądź Bergere. Nie wiem, jakie tutaj dokładnie liczę, przyjmuję sobie dodatkową punktację. W każdym razie na takich zwykłych turniejach szwajcarskich jest tak, że pierwszą punktacją dodatkową jest najczęściej tak zwany średni Buchholz, a Buchholz to jest suma punktów przeciwników, z którymi się grało. Czyli jeżeli ja gram z zawodnikiem, który nie zagra żadnej partii, no to za takiego zawodnika dostanę po prostu 0 punktów do dodatkowej punktacji. Oczywiście przypominam, że za zwycięstwo, za takie prawdziwe zwycięstwo w partii to jest 1 punkt, za remis to jest połóweczka, pół punktu, no i za przegraną no niestety nie ma punktu. No ale też przy takich ilości zawodników, czyli przy 100 zawodnikach, często zdarza się tak, że po prostu no wielu zawodników ma taką samą liczbę punktów, także liczą się dodatkowe punktacje. Z kolei Berger jest taką dodatkową punktacją, która jest stosowana właśnie na chesscomie, która liczy się w ten sposób, że na przykład jeżeli mamy turniej 8-rundowy i ja na przykład zagrałem sobie z zawodnikiem, który miał punktów 6 i z nim wygrałem, to te 6 punktów po prostu dodatkowej punktacji mi się zapisuje. Jeżeli z takim zawodnikiem, który ma 6 punktów zremisowałem, to się połowę punktów do dodatkowej punktacji dołącza, także 3 punkciki dodatkowej punktacji. No, także tak najprawdopodobniej się skończy tym, że tą rundę przegadam, a nie pogram. I to wydaje mi się, że to jest minus tego Lichessa, że właśnie dopuszcza takie możliwości tego, że gram z zawodnikiem, którego nie ma. Chyba na chesscomie jest tak, że jeżeli zawodnika nie ma aktualnie na internecie, to on nie jest dopuszczony. Tak przynajmniej mi się z doświadczenia wydaje, że tak po prostu jest. Ok, tutaj czat działa, zawodnicy wypisują różne rzeczy, niektórym się ten Lichess bardziej podoba, niektórym ten czeskom. Wydaje mi się, że zawodników będzie mniej, także niż tak gra często w weekendy. Myślę, że ta pogoda zrobi swoje nie tylko w Polsce, ale i na świecie, dlatego być może już za tydzień wrócimy na serwis czeskom. Jakoś mi się tak bardziej przyjemnie na tym czeskomie gra, no ale ten turniej sprzed tygodnia pokazał na Lichessie, że też było całkiem fajnie, całkiem stabilnie. Sporo zawodników się na to zdecydowało. Napiszcie też w komentarzach, czy planujecie jakieś wyjazdy turniejowe, czy w ogóle jakieś turnieje się zbliżają w Polsce, bo to wcale nie jest tak teraz oczywiste.
Wiem, że Perła Bałtyku ma być gdzieś tam pod koniec czerwca. Wiem, że też zapowiedziałaś się w sierpniu Polanica. Bardzo fajny turniej byłem. A czy jeszcze jakieś turnieje są organizowane? To nie wiem. W każdym razie, no, my musieliśmy turniej czerwcowy odwołać. Niestety turniej Kalisja został odwołany. W wakacje nie planujemy żadnych turniejów szachowych takich na żywo. Nigdy zresztą nie organizowaliśmy wakacje. Raczej zawodnicy po prostu się rozjeżdżają i korzystali z tych ofert, które były gdzieś tam organizowane w całej Polsce. No i tak troszeczkę obawiam się, czy dojdzie do skutku turniej, który miałem organizować, który mieliśmy organizować jako KTS Kalisz gdzieś tam na początku września, czyli Mistrzostwa Kalisza w szachach klasycznych, takich 60-minutowych, i z tego co pamiętam, to planowaliśmy właśnie organizować turniej zarówno dla dzieci, ale oraz turniej open, co raczej w Kaliszu niezbyt często się zdarzało. Dobrze, czyli co, no dostałem po prostu zwycięstwo bez gry. Mogę teraz tutaj troszeczkę pokomentować. Nie wiem, czy z kimś gram. Tu nic nie widać. Słońce na monitor pada. Dobrze, 117 mamy na listach. Ilu i faktycznie jest, tego nie wiem. Wchodzimy sobie w takim razie na drugą planszę. Mamy zawodników, którzy też grali tydzień temu. Białymi Mari Kom, zawodnik z Rosji, 2300, który tutaj mocno tymi figurami próbuje zamatować króla przeciwnika. No i tutaj bardzo ładne poświęcenie nastąpiło, wieża H7. Jeżeli król zbije, no to niestety hetman G6, król wróci. No i tak właśnie teraz będzie. I na końcu wieża H1 będzie tutaj matować. Jeszcze się można zasłonić gońcem, ale to nic nie daje, bo po prostu wieża to zbije. I tu chyba już się... A, w ogóle nie zauważyłem, że może być hetman G7 z prostszym matem. Dobra, patrzymy sobie na kolejną deskę. A się tutaj zaroiło z figurami. Białymi Alcybiad 2266, czarnymi Walaszczor. No i tu chyba całkiem fajnie czarne stanęły, aczkolwiek trzeba się liczyć z tym, że pobicią tutaj będą widły. Czy to ratuje? Czy wieża C3 ratuje? Chyba tak trzeba próbować, tak mi się wydaje. Jedna wieża zejdzie, a później to po prostu tą drugą wieżą uciekać. Na pewno z korzyścią dla koloru białego jest bardzo dobry czas. A zawodnik czarnymi tutaj się zastanawia, co tutaj zrobić. Widełki nie są nigdy dobrym rozwiązaniem, jeżeli przeciwnik nam robi widełki. No nie zauważyły czarne, że była taka możliwość, wieża C3. No i teraz trzeba wybrać wieżę. Ja bym osobiście wybrał tą wieżę, bo wtedy jeżeli my zbijemy, no to wieża się pogarsza. Nie będzie już stać na tej otwartej linii, no i będzie musiała po prostu z tej otwartej linii zejść. Można też się pokusić o jakieś posunięcie, może wieża B7. Też jest taka opcja, po prostu te wieże. Chociaż jeżeli my zbijemy wieżą na B7, no to wtedy będzie znowu ten możliwość zagrania posunięcia wieża C3. Także tak to wygląda, może do tej partii wrócimy za chwilę. Co tutaj mamy po kolei? Kolejna deska. Crusher z kafigiem, Crusher kolorem czarnym. No i Crusher wywalczył sobie pionka po debiucie, aczkolwiek tu jest bardzo, bardzo mocny nacisk na pionka D4. Jest też groźba zbicia na C6, także są pewne dylematy. Chyba koń B4 trzeba zagrać, tak właśnie też zagrał. I gdzie tutaj tym hetmanem zejść? Też za bardzo nie ma gdzie zejść. Hetman B2. Bicie. Bicie, bicie. No może hetman B2. Aczkolwiek tu goniec na końcu jeszcze będzie bił wieżę. Także wydaje mi się, że białe biorą coś spokojniejszego. A jednak nie.
Wydawało mi się, że pójdą raczej na E2. Także do tej partii też sobie wrócimy, jeżeli będzie taka jeszcze możliwość. Co tutaj się na tej planszy wydarzyło? No na tej planszy się wydarzyło to, że białym został hetman, czarnym został wieża i skoczek i pionek, czyli teoretycznie jest równowaga materialna, ale ja bym tutaj optował jednak za białymi, bo tych słabości jest całkiem sporo. Wydaje mi się, że ten hetman, jeżeli gdzieś tutaj wejdzie, nie wiem, może na E5, może na A7, może na B6, to ten skoczek tu się nie utrzyma. Jak skoczek się nie utrzyma, to najprawdopodobniej spadnie pionek B5. Tu mamy taką jeszcze partię z zawodnikiem białymi matowit, czarnymi szachmajster. Pionek więcej po stronie zawodnika, to jest teoretycznie niższym rankingiem, także całkiem spora szansa na wygraną. Oczywiście nie można wymienić gońców, trzeba odejść na C3. Trudno, traci się pionka H2, ale bierze się pionka A5. Po wymianie byłaby totalnie przegrana pozycja. Tak, tutaj też czarne fajnie ustawiły to, że goniec po prostu będzie mógł w przyszłości atakować pionka A3. Czyli na przykład warto tutaj gońca ustawić i tego pionka tutaj atakować. Właśnie tak zrobiłem. No i co? Tutaj trzeba po prostu pionkiem do przodu ustawić taki szyk pionowy. I to będzie się dobrze grało. Okej. Co tutaj się wydarzyło? Białe zdobyły w końcu tego pionka B5. No także no, białe powinny poradzić sobie w tej pozycji, aczkolwiek trzeba uważać, bo te trzy figury tutaj jeszcze mogą w tej pozycji namieszać. Mamy też tutaj taką partię. No białe tutaj pewnie realizują przewagę, hetman więcej. Także partia nie wymaga większego komentarza. Tu z kolei WOP z wiesiulkiem. Jeżeli zastanawiacie się, co to jest ten znak zapytania przy rankingu, to Liczes przyjął sobie taki system, że tam trzeba rozegrać ileś partii, bodajże 15, żeby być po prostu klasyfikowanym i tego znaku zapytania nie mieć. Białe poddały się, dlatego że miały po prostu wieże straty, także tutaj się nic, nie było niespodzianki. Ponury zając, też częsty bywalec turniejów, ma skoczka. Z kolei białymi Piotr Hoffman z pionkami. No pionki tutaj powinny zrobić dobrą robotę. 4 wolniaki kontra 2 wolniaki. No też w sumie ciekawie może być, bo po posunięciu C4 no trzeba zagrać czarnymi wtedy ruch F4. Będzie ciekawe. Tu zresztą też widzimy te pozycje na miniaturkach. Crusher ostatecznie zdobył, ma wieżę więcej. Z kolei po ruchu F4 w partii ponurego zająca czarne nie zagrały F4, także myślę, że tutaj białe dowiozą. Tu też jest duża przewaga. Czy coś jeszcze ciekawego tutaj mamy? Chyba najciekawsza to jest ta partia. No ale jednak tutaj czarne słabo tym skoczkiem oparowały, także pozwoliły zrobić promocję. Także tutaj też biały kolor wygrywa. Co tutaj się dzieje na czacie? Mamy malkontentów jak zawsze. Mrowisko TV. Ok. No ja takiego zawodnika jak Mrowisko TV nie widziałem. Nie było cię na liście. Także nie wiem, czy się zapisywałeś, czy się nie zapisywałeś. Kiedy w sobotę czy niedzielę grają klasy czwarte? 8, tak, teraz w weekend będzie też turniej, miał być na żywo w katowickim Spodku, Mistrzostwa Polski Szkół i Przedszkoli, a no po prostu z uwagi na pandemię odbędzie się w formie internetowej.
Aneczka 2010 ma Hetmana, a białymi szachmat 68. No niestety Hetman nawet tu szacha nie może dobrego zrobić, bo te pola są obstawione. Także białe mają raczej prosty plan, żeby tego pionka promować. I tu oczywiście muszą uważać, żeby nie dostać jakiegoś szacha, żeby czarne nie złapały wieczniaka. Szacha nie ma. Troszkę mnie dziwi, czemu nie pchają tego pionka, bo to by było najprostsze zwycięstwo. Tu jest mat w jednym ruchu. Hetman C7. Nie zauważyłem. Jeszcze raz hetman C7 bym proponował. I tutaj jest mat na hetman E7. Też nie zauważyłem. A teraz jest mat w dwóch ruchach. Promocja skoczka. I mat na H7. Nie zauważyłem. Tu szacha tylko jednego można dać, także w sumie białe i tak są bezpieczne, także myślę, że można wypromować, tak jak zrobiłem. I po szachu król idzie tutaj i za chwilę będzie koniec. Czy ktoś komentuje? No tak, ja komentuję. Nie jest to na YouTube. Zapytaj szachmistrza. Jutro będzie. Także kto nie zna mojego kanału, to serdecznie zapraszam do subskrybowania, do oglądania. Dzielę się tam wiedzą, dzielę się też swoimi partiami, dzielę się właśnie tymi sprawozdaniami z turniejów szachowych, także zapraszam serdecznie. Także za 5 sekund będziemy mieć drugą rundę i tak jak mówiłem, będę dzisiaj trenował podwójne fianchetto. Białe. Spróbujmy G3. Eden Hazard. Tak się zastanawiam, czy wychodzić koniami na F3, czy na C, czy wychodzić tak płasko. Myślę, że tak zrobię. Ja bym to osobiście grał na miejscu czarnym, go nie zdeszł, żeby to pole przykryć. Tak, tutaj ktoś pisze, że na czeskomie jest więcej niż jeden primów, zgadzam się z tym. I to jest lepsze na czeskomie, bo w końcówce, kiedy jest mało czasu, można tych primów ustawić kilka, a tutaj można tylko jednego. Co tutaj powstało? No to tak nie wiadomo, co to jest tak naprawdę. Czy to jest angielska? No angielska nie ma, bo nie ma ruchu C4. Czy to jest jakieś takie... Można to też to nazwać takim... Jeżeli ja zagram E4, to może taki atak królewsko-indyjski. Takie coś też wchodzi nam tutaj w grę. Jeżeli zagram E4, to mi zagra pewnie D4. Ale zagrajmy tak. Najwyżej tego gońca przerzuca z powrotem na dół. Także jeżeli on tutaj pójdzie pionkiem, to ja myślę, że będę tutaj skoczka pakował. A jeżeli nie pójdzie, no to co, może tak? Koń pewnie na D7, trzy ataki będą na tego pionka. Myślę, że wieża E1 będę grał. I właśnie w ataku królewsko-indyjskim tego skoczka się przerzuca tutaj nawet. Takie coś zagrał. Ok. No na razie tego bić nie może, bo tutaj wisi, także myślę, że mogę zagrać sobie po prostu A4.
Goniec, tutaj mapa przekątna i wieża. Także pewnie goniec B7 nastąpi teraz. Te podwójne fianczyta mają bardzo charakter zamknięty, także trzeba, no trzeba lubić po prostu takie ustawienia. Troszkę mnie martwi, że tutaj mi gońca zamknął, to uważam, że to było dobre zagranie z jego strony. W tym ataku królewsko-indyjskim goniec stoi z reguły na polu F4. Także myślę, że będę tak go przerzucał. Bardzo ciekawym jest ruchem też H4. Koniem co prawda nie poszedłem tak i tak, tylko poszedłem tak. A często właśnie idzie się koń B1, koń D2, koń F1. Koń B1 oczywiście stoi. I z konia F1 idziemy sobie właśnie H4, idziemy na H2 tutaj i później ten koń docelowo ląduje na polu G4. Tak ta ścieżka wygląda. I tu pionek wcześniej na H4. Tak, tutaj przeciwnik dobrze będzie próbował tą pozycję ja myślę, że muszę podbronić, żeby po B5 mieć jeszcze jakąś tam możliwość. Nie wiem, czy tę pozycję chcę otwierać w ogóle. Wydaje mi się, że się cofnę na razie. Chociaż koń B4 jest niebezpieczny w tej pozycji. No tak jak bardzo, bardzo manewrowa gra, tak jak widać. Zwróćmy uwagę, że jeszcze żaden pionek się nie wymienił, a mamy już wykonane 15 ruchów. Dla mnie oczywiście dobre by było, gdyby on zamknął tą pozycję na tej stronie, czyli na przykład gdyby zagrał jakieś posunięcie B4. Bardzo by mnie to cieszyło. Jeżeli nie zagra, no to będę musiał... No być czujny po prostu też na tym skrzydle hetmańskim. Długo myśli, mam 2 minuty przewagi. Dzisiaj też troszeczkę rano pograłem na czeskomie. Także można powiedzieć, że mam troszkę dość dzisiaj. Mimo, że turniej się jeszcze na dobre nie rozpoczął. Nie ma takiej świeżości. Też pracowałem nad książką. Czwarty krok do szachowego mistrzostwa. Książka już jest bardzo, bardzo na za bardzo zaawansowanym etapie. Także już praktycznie wszystkie przykłady są wrzucone nawet. I teraz następuje faza korekty. Także będę książkę poprawiał. No i myślę, że po wakacjach będzie już możliwość kupienia tej książki. Będzie w waszych rękach, także no ja jestem bardzo zadowolony, fajne przykłady udało mi się znaleźć. Książka myślę, że dla zaawansowanych zawodników, tak od trzeciej kategorii wzwyż. Myślę, że nawet bardzo mocni zawodnicy 2200 będą mogli też znaleźć ciekawe przykłady. Też mi się wydaje, że książka może się przydać trenerom, ponieważ można pokazywać takie przykłady na zajęciach, nawet nie tylko do rozwiązania, ale nawet do gry, tak? Czyli dajemy jakiś konkretny przykład z książki, no i mówimy na przykład zagraj, tak? Bo to znalezienie kombinacji to jest jedna rzecz, ale znalezienie, wykonanie i realizacja tej kombinacji to jest zupełnie inne zagadnienie. Także musimy być nie tylko mieć taki zmysł kombinacyjny, ale też taką siłę gry. No moi drodzy, jeżeli tak dalej pójdzie, to bez zbicia żadnego pionka wygram na czas. Tak to można tutaj określić. Wydaje mi się, że dobre będzie H5. Wrzucę sobie tu konia. Koń tutaj. Okej. To było dobre. Dobrze to zagrał. Ja chyba H5 zagrałem niepotrzebnie. Bo ta pozycja się może uprościć.
A uproszczenie jest raczej na jego korzyść niż na moją. Jeżeli zbije, to on zbije. Tu cały czas muszę uważać też na ten punkt. Wkurzający jest ten. No dobra, spróbujmy tak. Spróbujmy ostro. I spróbujmy tutaj się troszeczkę przestawić. Czyli na przykład zagrać posunięcie goniec C1. Zejdziemy pokornie na H2. Ok, to mi pasuje, bo mogę zagrać teraz spokojnie goniec D2. No on musi tutaj uważać, bo ja mogę jakieś poświęcenia zrobić na H6. Musiałbym też jakoś do F5 wcześniej dojść. Myślę, że to ustawienie mam całkiem przyjemne w tej pozycji. Hetman E4. No po ruchu C4 musi się liczyć z tym, że mogę też wtrącić i mogę też wziąć pionka na D4. Jeżeli będzie chciał wymieniać hetmanem, to myślę, że się raczej zgodzę na to. Pytanie na, w jakiej redakcji. Tu pionka chyba podstawił, bo ja biorę, ja biorę i ja biorę. Także to mi pasuje. No a teraz podstawił drugiego pionka, także w tej sytuacji po prostu sobie zbiję. No i teraz wolniaczek na A. Co tu mogę zrobić? No mogę przerzucić skoczka. Wydaje mi się, że tu mam taką fajną ścieżynkę. Tak mogę to grać. Wydaje mi się, że nie będę bił, bo sobie mogę zebrać pionka kolejnego. Tu mogę tak popchnąć. Zrobić takie posunięcie. Na szachownicy nie było widać figur. Hetman, pionek, wieża. Nie wiem, o co chodzi. Myślę, że tutaj sobie wrzucę jeszcze skoczka. Tej sytuacji no mogę, wydaje mi się, że zagrać wieża B6, wieża B8. Dobrze, co tam się dzieje? Mamy już parę osób z kompletem punktów. WOP, przemeki, tutaj pewne zwycięstwo białego koloru powinno być. Ewa Mat z zawodnikiem Roivan. Ewa gra białymi. Różnobarwne gońce. Wydaje mi się, że no tutaj król G2 trzeba było grać zamiast podstawić tego pionka. Zresztą w końcówce po co grać król H1. Chociaż z drugiej strony tutaj dobra decyzja Ewy, bo jeżeli by wymieniła, no to szanse były praktycznie zerowe na wygranie tego. A, ale pięknie się tutaj białym złożyło takie podwójne uderzenia. Teraz jeszcze było wieża B7, co zagrała. Widzimy, że atakuje króla i atakuje gońca. Białymi Wilfred Bachian, czarnymi Czigorin.
Pytanie, czy kto tam na ruchu? Jest biały na ruchu. Tak, chyba ta decyzja będzie dobra. No ale czarny może tu jakiegoś wieczniaka poszukają. Może tutaj bym szedł jakoś może. A, sprytnie. Śmieszna sytuacja w sumie. Hetman więcej u koloru białego. Ale jak tutaj bronić G2? Jak tu bronić G2? Zawsze można oddać hetmana, tak? Można tutaj dać szacha. Hetman to zbije i można zagrać w ten sposób, no także tutaj przegranej nie ma. A ten ruch chyba skończy się źle. G5, a G5 nie ma. Nie ma G5. Ale wydaje mi się, że na przykład tak bym zagrał, goniec E4. Z groźbą mata na F3. Tu hetman próbuje zamatować. Jest groźba, zobaczymy czy zauważy. No można też królem uciekać, tak? Czyli w tej sytuacji król może tak zagrać. Czarne mają... O właśnie. No i skończyło się matem. Także tutaj jednak ranking. Znowu tam się... Znowu się tam odzywają zwolennicy Chess.com'a, którzy tutaj oponują. Ktoś tam mówi, że ma jakieś problemy. No ja osobiście przez ten pierwszy turniej nie miałem żadnego problemu. Teraz też jest wszystko ok. Mamy 127 zawodników. No na pewno tylu nie gra. Zostały dwa pojedynki. No tutaj powinno się skończyć remisem. Obie strony. Tu nawet można zbić. Pionkówka powinna być... Pionkówka jest po prostu remisowa. Tak jest. I tutaj opozycja. Jeżeli nie widziałeś nagrania dotyczącego końcówek pionkowych, to zapraszam Cię na kanał. Końcówki pionkowe, bodajże 30, których musi znać każdy szachista. Także ta końcówka jest teoretycznie remisowa. I tu zawodnicy zgodzili się na remis. Została ostatni pojedynek. A w zasadzie już się skończył, także czekamy za następną rundą. 20 sekund. I kolejna runda. Jak ktoś nie chce czytać czatu, to przycisk zielony obok nazwy czat. Dobrze, teraz tak. Mam grać podwójne fianchetto. Może zacznę sobie od posunięcia G6. I tutaj wybiorę troszeczkę inne ustawienie. Ponoć to ustawienie jest bardzo dobre na blice. Takie bardzo, bardzo symetryczne. Ciekaw jestem, jak mój przeciwnik zareaguje. Zagram sobie w ten sposób. W ten sposób skoczki pójdą do środka. Tak jest. Co jest wadą systemu podwójnego fianchetta granego tak nisko, że po prostu oddaje centrum, tak? Czyli zwróćmy uwagę, że przeciwnik sobie ustawił tak jak chciał. No a ja teraz będę musiał to jakoś tam nadrabiać. Mogę zagrać posunięcie E5, tylko pytanie czy chcę.
ta wersja jest lepsza, bo jakbym zagrał E5, to mógł od razu bić, a teraz mam coś bardzo podobnego, co było w poprzedniej partii. No, minusem jest znowu ten goniec na B7, znowu będę mógł go jakoś tam przerzucać. Tu mi się wydaje, że mogę go po prostu przeblokować grając A5. No i mam prosty plan dojście do F5. I teraz pytanie do Was, czy Wy też jak gracie, to pijecie tyle wody? Bo mi się to zdarza po prostu nagminnie. Dobra, tu jeszcze konia poprawię. To oczywiście nie boję się tego zbicia, bo zbiję BC. Jak chcesz, to bij, to będę miał bardzo, bardzo eksponowanego tu pionka. Przeciwnik jedynie może tego pionka załatać, wstawiając tu skoczka, czyli musiałby tu stanąć. I tutaj, no teraz to ja już ruszam, tak? Bo to już pozycja dojrzała do tego, żeby poatakować. Ok. Jedziemy ostro. Czy dzisiaj jest losowanko? Nie, dzisiaj... Dzisiaj nie ma. Ok, i teraz co tu możemy fajnego zrobić? Możemy na przykład postawić wieżę na G6. No po prostu zachowuje się dokładnie tak jak w królewsko-indyjskie. Wyłączę ten czat, bo troszeczkę mnie rozprasza. Czyli tak. Wieża sobie pójdzie tutaj. Skoczek sobie pójdzie. Właśnie gdzie najlepiej? Królem. Wydaje mi się, że królem warto tu zejść. No i będę długo, długo przygotowywał. Także mam pozycję zamkniętą. Przeciwnik też się mega, mega tutaj barykaduje. No właśnie. Wydaje mi się, że tak zrobię. No to nie jest dobre zachowanie koloru białego, że tak wyczekuje po prostu na to, co ja zrobię. Ale z drugiej strony, co tutaj mają grać? B4 nie ma, no G3, G4. No ten, kto może pchać pionki, ten ma przewagę. A jedynym tutaj otwarciem pozycji jest zagranie posunięcia G4. Ja sobie w takim razie... No myślę, że tak. Zagram. Także tutaj wieża G8 dorzucę. Duszy się biały kolor. Ciekaw jestem, czy zdecyduje się na zagranie. Nie zdecydował się. Dobrze, teraz liczymy. To bicie. Bicie. Powinno być dobrze. Chociaż nie wiem, chyba nie do końca będzie dobrze. Nie, mogłem coś jeszcze tutaj poczekać. Wydawało mi się, że on może w ogóle bić HG, a takiej opcji przecież nie musi być.
Właśnie. No niedobrze, to policzyłem. Nie wiem, może tak. Teraz nie ma skoczka G4. Dobra, dobra ta wieża, dobrze wieża tutaj po otwarciu pozycji, ta wieża pilnuje tej trójki. Gdyby jej nie było, to miałem więcej możliwości. Także chyba tak z lenistwa to G4 nie policzyłem. Nie wiem, czy to da się to przebić. Będzie ciężko. Może jakieś poświęcenie na H3 będzie za chwilę. Zobaczymy. Mam tutaj jakieś wizje. Goniec bije H2, wieża G3 i wieża H3. I co tam z moimi wizjami? Dobra, poczekajmy, co on tam wymyśli. Tutaj też mogę wieżę poświęcić, gdyby skoczek stanął na G4, mogę poświęcić wieżę, żeby się linia H otworzyła. To by była fajna opcja. No to jest taka typowa pozycja, w której ma się pionka więcej, ale taka typowa pozycja z obrony królewsko-indyjskiej, ale nie wiadomo jak to, gdzie to realizować, tak, no bo co z tego, że masz pionka więcej po tej stronie, to jest tylko i wyłącznie pionek obronny. Duża przewaga czasu, fajnie. Taki sposób się broni. Może tak? O! I tu chyba jest mat. Wieża bije, pion bije, szach, król odchodzi, tu wchodzi. Piękny macik. Piękny macik wchodzi. Także tak, tak to jest właśnie w królewsko-indyjskiej. Triumf. No pozwól dać mata, bo to zawsze jest tak honorowo. Także ładne zakończenie. Podobało mi się. Troszkę przeciwnik oczywiście pomógł, także 3 punkty, 8 zawodników aktualnie. Zobaczmy tą partię. Hubert C4 czarnymi, H2 leżajsk białymi. Pioneczek więcej po stronie białych. Troszeczkę słaby czas białego. No i tutaj na króla też trzeba uważać. Te figury czarne groźne.
ale białe przykrywa wszystkie takie newralgiczne punkty. Co tu jeszcze się dzieje? Zobaczmy może gdzieś tam... O, ten zawodnik, z którym grałem wcześniej, Eden Hazard. Dwie figury więcej, także wygrana. Mamy też zawodnika... Trzeba uważać tutaj czarnymi na tego pionka, groźne. Białymi junior, czarnymi Tomasz Zagórski. No co, no chyba trzeba piona pchać w tej pozycji. A, takie coś jest, bardzo proste rozwiązanie. Skosić piona i później tym pionkiem można zasuwać do przodu. No tutaj na pewno ta wieża poleci. Szach na E2 chociażby. No nie, na E2 było lepiej. Bo król musiałby w bok odejść, a tak to wieża się cofnęła. A! Sorry, cofam słowa. Tutaj w ogóle zapomniałem, że ten pionek chroni tego pola, tak? Także tutaj tymi pionkami czasami się patrzy w złą stronę. No, z reguły faworyci mają komplet punktów. Ale też zdarzają się zawodnicy z niższym rankingiem. Zobaczmy taki pojedynek. Piotr C. Wieża więcej. Wygrana. Armaka. Maja M. Armaka wylosował ostatnio książki. Także szczęście mu dopisały. A białymi nowy zawodnik na licze się Maja M. Czarne tutaj Armaka będzie za chwilę kończyć. Mamy też taki pojedynek. I tutaj ta partia jeszcze potrwa, bo czarne mają dwa pionki więcej, ale z kolei są bez figury. Widełek nie ma żadnych. Są widełki. Są widełki. Tak, no to czarne teraz przeważają. Dobra, ja sobie robię krótką przerwę. Zaraz wrócę. Co tu się wydarzyło? Białe dojechały do promocji. Coś niebywałego. No to bierzemy skoczkę. Nie musimy, ale można było. Jak to było z tymi pionkami? To był pionek remisowy, ale nie w przypadku, kiedy hetman zablokuje promocję. Także tutaj białe wygrywają. Król podchodzi. No i po prostu
bierze się pionka na polu c2. No i klasyczne matowanie. Tu odciąć, tak jest. Król podchodzi. I matujemy na tym polu. Tak jest. I już wszyscy skończyli. Ok. 15 sekund i kolejna runda. 9 zawodników ma komplet punktów. Kamil. 2009, także Kamil wygrał jeden z wcześniejszych turniejów. Zobaczymy, jak tutaj Kamil będzie się ustawiać. Może zagram tak, żeby mu odebrać to pole e5. On z kolei to pole chce znowu zabrać. No co? Jak się powiedziało, że się gra podwójne fianchetto, to trzeba to podwójne fianchetto zagrać. Wydaje mi się, że e5 mógł jednak zagrać, żeby tutaj zawłaszczyć centrum. W taki sposób się ustawił. Ok. Myślę, że troszeczkę inaczej pogram przez C4. D3. No nie wiem, może zbiję. Okej. Takie mam wrażenie, że to ustawienie jest takie nieskoordynowane z obu stron, zarówno z mojej, jak i z jego. Co tu zagrać? Tak, żeby mi gońca nie przyblokował, bo tego bym nie chciał. No może koń e5? Koń e5 to koń tutaj. Koń g4. Dobra, wydaje mi się, że mimo wszystko tak zrobię. Po prostu wieża c1. Jakoś tak się ustawi. Wieża c1, a3, b4, troszeczkę jak w angielskiej. I B4 może teraz. Król hetman B3. Jakoś tak te figury lepiej stoją, mi się wydaje, biała. On ma E5. No właśnie. No i ten hetman musi zejść. Co dalej? Co ja tutaj mogę w tej pozycji zrobić? Chyba, że on e4 teraz zagra. Może tak zrobię. Żeby ewentualnego e4, e3 nie było.
Także czarne mają przewagę w centrum, ja mam przewagę na skrzydle hetmańskim. Czas jest wyrównany, oboje mamy dużo czasu, także myślę, że on będzie odgrywał raczej drugorzędną rolę. Coś tu czarne muszą zrobić. Może wieża C8. W taki sposób. D4. Tu koń E5. Wygląda sympatycznie, ale zamykam sobie gońca. Czyli tak nie do końca sympatycznie. No, zagrajmy H3. Sprowokujmy tutaj wieżę C8. No i koń B3, nie? Koń B3. Tak samo on pewnie będzie chciał w ten sposób zagrać. Tak samo ja będę chciał w ten sposób zagrać. On nie może koń B6, bo tu wisi jeszcze pion. Okej, jak ja zbiję pierwszy, to on musi gońcem odbić. Jeżeli zagram koń A5, to się wszystko tu do spodu wymieni. To chyba lepiej jednak zbić tak. Musi zbić gońcem. I może straci koordynację po hetmanie C2. Bo mam koń A5 teraz na przykład. To H3 może się faktycznie przydać w tej pozycji przy jakimś tam wariantach, gdzie hetman stanie na jakiś tutaj hetman A1, jakieś tam zbicia hetman A1, król zawsze schodzi. A po tym posunięciu, no to mam chyba bardzo groźne to posunięcie. I koń B8 trzeba. A, tak można jeszcze. W ogóle tego nie widziałem, że tak można. W ogóle tego nie brałem pod uwagę. No dobra. I co teraz? Czy my chcemy wymieniać hetmany? No tak średnio. Tak średnio. Może go troszeczkę jeszcze tutaj potrzymajmy. Koń B6. No właśnie, tak trochę bez planu to zagrałem. Dobra, zmiana decyzji. Co po koniu A4? Aha, po koniu A4 jest bicie i spada pionek E5. Dobra, on pierwszy zbił. Koń C7 teraz zagra. Albo tak. Ok, i po tym ruchu. Co jest po tym ruchu? Gdzie ja chcę odejść? No chyba tak zagram. Króla może na E2 przerzucę.
Trochę słaby jest pionek na A6. Okay. I co teraz? Szach, tu, bicie. Będę miał wolniaka, ale jednocześnie będę miał też słabość. Może F4? Gdzie ten koń idzie w końcu? Ja bym z chęcią wymienił tego konia, tylko jak to zrobić? Nie wiem, czy to dobrze ustawiam. Jakieś takie dziury mogą być w tej pozycji później. Czy w ogóle przerzucanie tego gońca ma sens na H3? No właśnie, on też stoi. Może zrzućmy go. Okej. Okay. Tym koniem, ten koń jest jakiś taki koślawy, kulawy. Jak ja mam wymienić? Tu musiałbym stanąć. Czyli tu. Przeciwnik proponuje remis. No nie no, grajmy. Nie przyszliśmy tu remisować. Może tak jakoś go tu oszukam? Jakieś bicie, bicie, szach. Może w ogóle króla tu przerzucę. Na C2. Nie jestem pewien. No właśnie. Nie, nie wymieniam. Taki plan załapałem, że koń B1 w końcu stanie. Aj, podwaliłeś figurę. Ja pierdzielę. Co ty żeś zrobił? Masakra. Znowu to samo. Masakra. No tak. Zamiast wygrać, to po prostu przegrasz ten pojedynek. Różnobarwne gońce.
szach jest, dobra. Co ja tu mogę? No nic nie mogę. Aha, bo szybko pionka jeszcze podwala. Super. Ja pierdzielę, nie no. Okej. Jakiś pewnie G5 wchodzi. No właśnie. Ciekawe, czy... A, nie mogę w ogóle. Zobaczymy, czy umiem atować gońcem i skoczkiem. A, bo szach jest w ogóle. A, dobra, w ciry. Okej, ładnie pograł. Gratulacja dla Kamila. No nie, no nie wolno podstawiać figur, nie? G3, B3. No wszystko tam było dobrze. Ten koń C3 było ok, tylko trzeba było ten koń C3 zagrać, ale zejść gońcem z diagonali. No i tak bywa. To tym razem Bart GM. No to powtórzmy to samo. A to nie wiem jak wy macie, ale często jest tak, że podstawkę się widzi dopiero po wykonaniu posunięcia. I to często jest tak, że widzimy ją od razu po wykonaniu posunięcia, że nawet przeciwnik tego nie zrobi, tak? Okej. Spróbujmy powtórzyć ten system. H6, dokładnie.
No to podobnie jak poprzednio sobie przepychamy. I tego gońca będziemy z powrotem przerzucać na pole całość. No w ogóle się tego nie boimy. Jak chcę zbić, to zapraszam. Wyprowadzi mi hetmana. A po tym ruchu to chyba będzie raczej bardziej skłonny do tego, żeby to zbić. No i za chwilę do F5 będę próbował dochodzić. Przeciwnik też może na przykład pograć C4 albo B4, coś po tej stronie właśnie. No chyba mogę. Po zbiciu nie wiem, czy pionem nie zbiję, bo wtedy ten pion podwisa. O, teraz ta figurka leci. Teraz to figurka leci i teraz będzie się grało fajnie. Dobra, G5, żeby jakiegoś F4 nie było, przerzucę gońca. Najpierw przerzucę, najpierw zagram hetman E8, żeby tutaj przykryć te dwa pola. Później zagram goniec C8 i jakoś skoczkiem, może G6, skoczek F4, coś takiego tutaj pogram. Druga możliwość to też goniec może na A6 pójść, czyli musiałbym taki sposób zagrać. Okej. Okay. Mogę w sumie tak wrzucić jeszcze wcześniej. On pewnie C4 zagra. Nawet nie. Dobra, to ja sobie gońca przerzucam tutaj. I skoczek G6. Nie boję się nawet tej wymiany tego gońca, bo ten, no mam figurę więcej. Goniec jest też zresztą troszkę przymknięty, także tutaj skoczek ląduje bardzo dobrze. Następnie hetman G6 i tu jakoś pionkiem spróbuję pograć w ten sposób. Wymieniać czy nie wymieniać? A jak wymieniać, to na jakich warunkach? No to może mi podwyższy wieżę też będzie dobrze. A, może też było ciekawe, było EF. Tak też mogłem zagrać. No myślę, że to nie ma aż tak dużego znaczenia. Za chwilę G4 zagram. Albo H5. Tego gońca można tu wyciągnąć, wtedy tutaj będzie bardzo aktywny. No to wyciągnijmy go. Ok. Myślę, że G4 mogę. Bić nie może, bo no, po prostu podwala wieżę. Ciach, ciach. I teraz czym to odbić? No chyba hetmanem będzie najlepiej. Ok, poszło szybko i sprawnie. No to zobaczmy, co tam się dzieje na pierwszych deskach. Szymi bo, białymi, czarnymi marikom. No i tutaj ta pozycja króla bardzo, bardzo taka nietypowa. No pozycja białego króla też nie jest pewna, ale no zważywszy na te otwarte linie, myślę, że ten król będzie miał więcej kłopotów. Właśnie taki szach grozi. Tutaj fajnie by było jakiś tu hetmanem wejść, tu się wpakować. Jakby hetman tutaj wszedł, to byłoby idealnie, ale ten skoczek to wszystko blokuje. Także chyba ten szach na h4 nie był tak do końca potrzebny. No to nie wiem, może jakoś przerzucić tego hetmana na linię C. No białe wydają się tutaj lepsze, aczkolwiek po tej stracie tempa tutaj pion spada. I może być jeszcze różnie. Druga deska.
Kamil, który mnie tak wykorzystał mój błąd niemiłosiernie w rundzie poprzedniej. Tym razem tutaj gra z zawodnikiem Ruxom. Wydaje się, że czarne są groźniejsze, ale z drugiej strony, no właśnie, para gońców. Para gońców powoduje to, że nie, to jednak białe tutaj, może wieża A1 teraz w tej pozycji. Czy ten skoczek czasem nie padnie po tym ruchu? No właśnie, nie ma jak go bronić. Tu wcześniej nie można było brać tej figury na F6, bo był mat na G2. Tutaj widzimy współpracę wieży i hetmana, które się spotykały właśnie na tym punkcie. No teraz to już jest nieaktualne, bo goniec właśnie podbronił i goniec zaatakował, także myślę, że tutaj Kamil zwycięży w tym pojedynku. Tu mamy pozycję crusher z mrowiskiem. Kto ma linię, ten ma władzę, także białe lepsze. Białe mają zdwojone pionki, ale tutaj właśnie to ma większe znaczenie. Czy to było dobre? Nie do końca jestem pewien. No bo wieża się uaktywnia, tak? A tutaj nie widać jakichś wielkich zysków z tego powodu, chyba że może wieża G6 trzeba było. No bo teraz zbije biały i co? Jak to bronić? Jak bronić H6? No dziwię się, że tutaj białe tak długo myślą nad tym. To wieża G6. Aha, w ten taki prosty sposób. Dobra, może hetman F8 tutaj zamiesza w tej pozycji. Kolejny pojedynek taktik białymi. Sfadi Terminator. Okej. Białe mają groźnego, to jakiś Francuz pewnie powstał. No białe tutaj mają groźnego gońca. Tu trzeba się liczyć z zwalnięciem na F6. Ale myślę, że nie prędzej jak hetman tutaj musi się wcześniej dostać do obozu czarnego koloru, może tak. Zostało jeszcze 30 pojedynków, także całkiem sporo. Tu mamy też ciekawy pojedynek. Czarne atakują, ale białe tutaj się dobrze bronią. No i białe mają dużą przewagę, bo przewagę aż wieży i gońca i skoczka. A tutaj mata na H2 nie widać. Dobrze. Co tam jeszcze nie widzieliśmy? Cienki bolek z hałwa. Pisana troszeczkę nie po polskiemu, że tak powiem. No białe są tutaj w tej pozycji z dwoma pionkami więcej, także jeżeli uda im się hetmany wymienić, to plan jest bardzo prosty. Te pionki będą maszerować. No nie widać jakiejś takiej specjalnej kontry dla koloru czarnego. No nic, wpadłem na mata szewskiego i tak się zdarza, także musicie na szewczyki uważać, w szczególności w partiach początkujących zawodników. Biały mi skalar, czarny mi rakowia. Tak można? No można. Ciekawe rozwiązanie. I tu chyba wymusza tą wymianę. I wieżą można też zbić. No, ciekawie. No właśnie, ale co po tym ruchu? Końca E6 trzeba. Żeby oddać tego pionka, ale wziąć tego pionka. Będzie pion za pion. I białe zostaną chyba z pionkiem więcej. Także białe lepsze. Ten goniec też jest taki przyblokowany w tej pozycji. Mamy teraz tak. Wróćmy do tego pojedynku wcześniejszego. Maricom jednak się jakoś tutaj wybronił, ponieważ został zwierzą więcej, także powinien wygrać. To jest ciekawy pojedynek. Crusher białym kolorem z mrowiskiem. Mrowisko tutaj wyszedł, wymienił hetmanę, także zostając z 6 pionkami, 2 pionki więcej. Myślę, że czarne lepsze. Tego pionka da się powstrzymać jakimś tam zejściem chociażby tu albo tutaj, tak? Pionek H4 albo król G7 w tej
tej pozycji mi się wydaje, że będzie dobre. I na szacha stajemy tutaj, blokujemy tego pionka, żeby on nie był jakimś tam wielkim zagrożeniem. No można jechać tym pionkiem też oczywiście, można tak jakoś wzmocnić ten łańcuch. Przejście do pionkówki. Ciekawe, po zbiciu, to i po królu F3 jest H3. Także przegrana w pionkówce. Także jeżeli wieża odejdzie, no to spada kolejny pionek i to będzie już kompletnie wygrana czarnego koloru. Kogo my tu jeszcze mamy? Mamy Mega Mich z... Znowu wieżóweczka, wszystkie końcówki wieżowe remisowe, tak się mówi, no ale tutaj z dwoma pionkami więcej czarne mogą powalczyć. Co prawda trzeba teraz będzie chyba schować się tutaj, bo będzie szach. Ja bym tak przynajmniej zagrał. I król musi do rogu pójść. No właśnie. I tutaj może jakieś tam, nie wiem, jakieś próby przejścia. No trzeba oczywiście tutaj pamiętać, żeby nie gubić pionków, także może G4 jako pierwsze. Zostało 10 pojedynków tej rundy. Tej partii nie widzieliśmy. Aneczka. Aneczka z Mahsunem. Aneczka jest z pionkiem mniej. Troszeczkę odkryty król czarnych i słaby czas, także może się tutaj w tej pozycji jeszcze sporo wydarzyć. Wieża F3 wygląda słabo. No właśnie, bo oddaliśmy po prostu linię, ale za bardzo nie było innej możliwości odejścia tą wieżą. Jeżeli czarne się tu zdwoją, bicie, wieża D7 teraz pewnie nastąpi. W ten sposób. No właśnie, ta wieża nie może tutaj wyjść. Szach jakiś? Chyba nic nie daje wielkiego. Zwróćmy uwagę, że są jeszcze różnobarwne gońce. No właśnie, tak bez, trochę bez pomysłu. No a tutaj hetman E6, nie podwalić figurę. Tak też można, czarne. Także czynnik czasu też ma decydującą rolę, w szczególności w takich otwartych pozycjach. No i hetman goniec C3. Tak jest. Bardzo groźne posunięcie. Chyba hetman H7. Król H8. Król H7 jeszcze można. A po tym posunięciu to szacha bym dał. Im jakiś może szach na B4. Tutaj ściągamy pionka oczywiście. Czemu nie pionka? No to pewnie tego pionka na A6 ściągnął za chwilę. Tak, jeszcze związanie. Dziwię się białem, że tych pionków nie bierze. No, trzeba wziąć tego. Zbieramy pioneczki. No, hetman F7. No tak, no to teraz czarne jakoś tak wybrnęły z tego. No obie strony jakoś tak mało zdecydowane. No i teraz czarne są lepsze. No można oczywiście szukać swoich szans w końcówce z różnobarwnymi. Ja bym tu hetmany raczej białymi wymieniał, bo raczej ich pozycja króla jest bardziej w niebezpieczeństwie niż czarnego. O, grozi teraz hetman H3. Tak. I tu hetman bije H3 za chwilę będzie. Tak, teraz jest hetman H3 i mat na G2. Czarne zauważą. Nie zauważyły. Miały mata w dwóch posunięciach. A teraz w sumie też jest wygrana, bo wisi też goniec, tak? Także gdyby tu się obroniły białe, to jeszcze spadał goniec. Ile partii zostało? 4. Ponury zając. No, szanse są czarnych. No co, chyba remis powinien być. No i król tutaj. Może jakiś cukcwang biały mi się uda ustawić. Chodzi oczywiście o to, żeby odciągnąć gońca, tak? Po tym posunięciu król wróci pewnie. No nie, to bijemy i jest remis. O dziwo, no tak, bo te, na czeskomie chyba to taką pozycję od razu remisuje. Teoretycznie da się ustawić w tej pozycji mata, dlatego Dlicz tutaj nie kończy tej partii.
Czy jest jakaś transmisja? Nie ma na żywo. Jutro będzie na kanale YouTube. Zapytaj szachmistrz. Szkoła szachowa. Szachmistrz Kalisz. Tak się dokładnie nazywa kanał. Nie nagrywam na żywo. Z tego uwagi, jeszcze musimy trochę poczekać. Ponieważ jeszcze słaby internet, myślę, że z miesiąc czasu minie, aż podpiszę kolejną umowę i być może wtedy już będę nadawał na żywo. Wszystko sprawdzimy w praktyce. Tu jest ciekawa końcówka. Ale jest... Nie, wygrana jest. Jest zły róg, bo to jest pionek bandowy ze tym, ale król nie zdążył wejść po prostu na pole H1 i wygrana czarnego koloru. Także Eden Hazard, z którym grałem, musi uznać wyższość przeciwnika. Szach tutaj. Bierzemy pionkę. Podchodzimy królem. Mat w jednym ruchu. Tak jest. Dobrze, za nami. Która to była runda? Za nami już połowa turnieju. Piąta runda za nami. I z kompletem punktów Kamil i Marikom, także podejrzewam, że zagrają razem. A ja jestem gdzieś tam w dziesiątce na miejscu dziewiątym. Dodatkowa punktacja słaba. To, co mówiłem na samym początku, jeżeli dostanę zawodnika, który mi później nie punktuje, no to po prostu dodatkowa punktacja leży, można powiedzieć. Rakowia. Czat do wyłączenia i skupiamy się na grze. Także co mogę powiedzieć? No, o, tu mi przeciwnik troszeczkę popsuł planem, ponieważ nie mogę zagrać teraz Fianchetta drugiego. Jeszcze może poczekam na konia F6, dopiero wtedy zagram to Fianchetto. Okej, no po E5 podwalę tutaj. Dobra, zagram E4. I spróbuję znowu tutaj wcisnąć to Fianchetto. W co to może przejść? To taki trochę Sycyl? No nie wiadomo, co to z tego wyszło. Dobra, jest podwójne Fianchetto. Takiego ustawienia dzisiaj jeszcze nie mieliśmy. Przeciwnik może jakoś dojść do posunięcia F5. I pytanie, na co się tu zdecydować? Wydaje mi się, że C4 to mi tego gońca ugotuje. Także muszę chyba zagrać C3, ale może tu wcześniej konia wrzucę, dlatego zagram sobie tak. Koń tu i może tu konia wrzucę. Także takie mam myśli, że podwójne Fianchetto, jeżeli chcę grać to Fianchetto na siłę, bo czy są takie pozycje na przykład w angielskiej, gdzie to podwójne Fianchetto jest bardzo dobre. Ale jeżeli chcę to Fianchetto grać w każdej pozycji, to nie jest chyba dobry pomysł. Takie mam wrażenie, że przeciwnik po prostu może stanąć bardzo, bardzo dobrze. Tutaj przeciwnik na przykład F5 może zagrać i całkiem przyjemnie to wszystko stoi. No co, koń tutaj wylądował. Ja mogę jakoś A4 jeszcze powalczyć. Bardzo mocne centrum może mieć mój przeciwnik. Dobra, wydaje mi się, że to puścił trochę, bo teraz musi się zdecydować. Nie ma ruchu A6, które trzymałoby tego dobrego pionka. Jeżeli przepnie, to mam z kolei fajną placówę dla skoczka. Tu koń może wejść. No właśnie. No i wejdę sobie z powrotem. Na gońca A6 to myślę, że D3. I będzie spoko.
po koniu D4 nawet bym się zastanawiał, czy nie oddać tego gońca, bo ten goniec, o ile ten goniec przy królu zawsze się jakoś tam przydaje, nawet w obronie, to ten goniec B2 z reguły miałem z nim problem. Zresztą sami widzieliście, że często go cofałem na to pole. Spora przewaga czasowa. Ja bym osobiście wolał w tej pozycji zbić pionkiem D, bo tym razem pionkiem słabym będzie pionek D6. A chociaż koń D4 przyblokuje mnie. Dobra, tak zróbmy. Może najwyżej po prostu będę jakoś inaczej to ustawiał. Może nawet pionem B jednak. Wtedy mogę jakoś konia tu przerzucić na B3, jeżeli tu się dziura zrobi. Ok, teraz pytanie, czy mogę oddawać tego, czy powinienem oddawać tego gońca? Chyba teraz już nie. Chyba teraz już nie. Bo będę miał już F4. Tak w ogóle zagrał. Dobra, F4 się przyda. Koń tutaj ładnie blokuje mi tą słabość na C2. Ok, tego się spodziewałem. Do centrum. A5 możemy tutaj totalnie zakonserwować. Także wydaje mi się, że jak będę miał tylko okazję, to ja zagram A5. No chyba, że on teraz zagra A5 i to już w ogóle takiej możliwości nie będę miał. To będę musiał się skupić na tamtym drugim skrzydle. Z kolei po tym posunięciu to chyba mam F5 bardzo groźny, bo on nie może przyblokować. Właśnie, żeby ta pozycja się totalnie tutaj nie zafiksowała, bo skoczki w takich pozycjach są bardzo obrotne. Chyba koń C6 musi. Wtedy hetman broni tego pola F6. No bicie słabe, bicie jest słabe, to zdecydowanie odpada. Okej. Okej, tu chyba taki ruch zrobię, hetman F3. Żeby mieć jednak możliwość, na G5 gram F6. Z kolei po B3, no trudno. Pewnie zbiję. Mogę, nie muszę. Mogę też wieża F2. Bicie, goniec A3. Goniec C1 bardziej. To była ciekawa odpowiedź z jego strony. I teraz tak. Chyba nie mogę dopuścić do G5 takiego za darmo. Ta pozycja musi się troszeczkę pootwierać. To ciekawe. Teraz to mam taki ruch w ogóle. Grozi zdobycie hetmana. I bardzo nieprzyjemnie, tak? Gdyby miał króla na H7, to mógłby goniec G6, goniec H6 zagrać. I te figury by tu się wymieniły. A teraz to nie wiem, co bym grał czarnymi. Wszystko słabo wygląda. Jak się cofnie hetmanem, to F6 wrzucam. Szósta runda.
czas mija nieubłaganie, można powiedzieć. Król chaos, goniec chaosiem. I to mnie bardzo cieszy. I w takich pozycjach po prostu trzeba przeciwnika tutaj zamatować. To podwalam piona. To może na początek goniec G5. On może hetman D7, ok. Ale to ja sobie zagram na razie tak sprytnie. Niech on tu sobie wejdzie, bo ja później zagram król H2. Także na razie sobie zabiorę możliwość zagrania B3. Ok. Zagram król H2. I zagram tak. Dobra. Pionka mi weźmie. Ale nie płaczę z tego powodu. Bo ja po prostu będę chciał tutaj zamatować przeciwnika. Dobrze, i teraz jak to zrobić w najlepszym wydaniu? To chyba mogę tak nawet zagrać. No i myślę, że powinienem to wygrać. Hetman po prostu pójdzie na linię H. Tak, także zapamiętajcie, że taki układ jest po prostu bezlitosny. Taki układ jest bezlitosny i tutaj nie ma żadnych ratunków w takiej pozycji. O, pojedynek na szczycie. Białymi marikom. I Maricom wygrywa ten pojedynek. Także jako jedyny albo jedyna, nie wiem czy to jest, bo to jest chyba zawodnik, zawodniczka z Rosji, z tego co pamiętam. Tak. I jako jedyny zawodnik ma komplet punktów, także być może nawet ja w kolejnej rundzie się spotkam. Nie grałem też z... Nie, mrowisko będzie. Mrowisko z Maricomem, także ja mogę tutaj z Blixerem albo zagrać mogę z... Shimi Bo. Co tutaj mamy jeszcze za ciekawe pojedynki? Tutaj hetman więcej, to nie będziemy patrzeć. Tu też jest wygrana. To zobaczmy. Białymi Zuska 3, czarnymi Pim. Czarne bardzo dobrze tutaj zabrały linię. I po prostu królem i pionkiem będą sobie maszerować do przodu. Także wydaje mi się, że Zuzka jedyna szansa to jakoś może... A teraz jest w ogóle ruch czarnych. No to jest proste. Król F4. Pionek do przodu. To niepotrzebnie. Pionek po prostu zwycięży. Tak jest. A to było sprytne. To było sprytne ze strony Zuzki. Bo teraz jest po prostu król poza kwadratem. Jeżeli to zbije, to biały pionek zbije i dojdą w tym samym czasie. Także czarne bić nie mogą. Tak. Tak, i tu po zbiciu... No, może być jeszcze remisowo. Wieża oczywiście tutaj. To chyba remis może tutaj być. No tak, teraz to już ewidentny remis. Powinni zawodnicy się zgodzić. Zostało 8 pojedynków. Tu mamy Crazy Dmitry. Crazy Dmitry gra z Lubię Szachy. No i tutaj
różnobarwne gońce, ale białe mają dwa pionki więcej. Za chwilę tutaj królem przejść. Królem przejść, ale tutaj... No nie, no to królem przejść może ugotować tego gońca. Król tu, goniec będzie musiał stanąć na A6. I pionki G4, G5 będą tutaj drugą stronę realizować. No myślę, że białe powinny wygrać. 5 pojedynków. Tu mamy końcówkę z jednobarwnymi. Białe pionek więcej, no i przede wszystkim królem bym tu podszedł, żeby właśnie król czarnych nie wyszedł, no ale to nie wypuszcza wygranej. Król idzie tutaj i zobaczmy, że w ogóle goniec jest cukcwangu. Tak, król musi wrócić. No i tu królem bym, po prostu tego gońca najprawdopodobniej zdobędziemy, dokładnie. I po tym posunięciu zagrałbym tu gońcem. No już nie zdążyło, nie starczyło czasu. Także hazard przegrał z prohandlem. Tu mamy taki przykład, to co tu za chwilę mat będzie. Białe się zasłonią, to tu był mat. Wracamy do tej końcówki z różnobarwnymi. Czarne tu się nabrały, źle stanęły gońcem, dlatego umożliwiło to zagranie posunięcia G4. I po zbiciu jest pchnięcie pionka, niestety. Także ta końcówka jest przegrana dla koloru czarnego. Można oddać gońca nawet. Czarna tu liczyła na jakiegoś pata. Po ruchu króla byłby pat, tak? Gdybyśmy cofnęli sobie to posunięcie. To tu widzimy wszystkie pola zajęte przez białe figury. Gdyby białe zagrały na przykład tutaj, no to jest pad, tak? Nigdzie król się po prostu nie może ruszyć. Wszędzie jest po prostu obstawiony. Co nam zostały? Zostały nam dwa pojedynki. Szachmajster tutaj dowozi te pionki do końca. Myślę, że tu na jakiegoś pata można też spróbować zagrać. Na przykład wieża G7 teraz można było. A nie, ruch białych. Okej. Okay. No czarne tutaj właśnie. O, i wieża bije C. Aj, tu wieża bije C3. Ratowało. Bo był pat, po prostu. Aneczka tego nie zauważyła. No teraz to jest wygrana, tak? Wystarczy białym zagrać tutaj, tutaj i po prostu trafić na jedno z tych pól. Czarne szukają jakiegoś pata, ale chyba tego pata już nie znajdą. A nie, no tak jeszcze można, o właśnie. Dobra, już zaczynam mało widzieć pod koniec turnieju. Ostatnio też tak było. Dobra, czyli... Tak się przedstawia tabelka. Maricom komplet, mrowisko 5,5. Chyba ze sobą, na pewno zagrałem ze sobą. Kamil, Hałwa, Przemeki, Szymi, Bo, Bixler, Bim Bixler, Blixer. I ja mamy po 5 punktów. No i ja mam najgorszego tutaj Buchholza Bargera. Nie wiem, co to jest to drugie. Przemeki, 1400. Długo czeka zawodnik za wykonaniem ruchu. Okay.
Białe zbudowały bardzo mocne centrum. Ja na razie sobie się tak ustawiam. No myślę, że to też jakoś tam się skończy jakąś taką schematem z królewsko-indyjskiej. Okej. Może H6. No pewnie goniec E3 albo goniec F4. Tutaj też mogę, nie muszę grać. Tak, zagrał. No tu nic nie grozi, tak? Hetman chyba nie po tej stronie, co trzeba. Zagram na razie spokojnie. Mogę też do C5 dochodzić. Tu nie muszę do E5. Mogę też do C5. Też wygląda to fajnie. Teraz to już nie. Czyli co? Standardowo łapię tempo. Aha, bo po tym jest hetman B5 jeszcze. To nie, to może zagrajmy tak. Czyli ten hetman po prostu stanął po złej stronie, blokuje chociażby posunięcie B4. Tu białe, wydaje mi się, że do jakiegoś F4 raczej powinny dochodzić. Także po raz kolejny widzimy przy tym drugim fianchetto, że mój goniec po prostu został zablokowany. I to wygląda tak dosyć średnio. A3 się nie boję, to nic nie wnosi do pozycji. Pewnie cofnie teraz hetmana. A jak nie cofnie, no to hetman stoi tutaj tak średnio. Cofnął jednak. Ok. Teraz tak, C5, czy ja chcę grać? No nie chcę. Zagrajmy F5. Może uda się złapać figurę. Tak jak poprzednio, koń zszedł na D2, ja sobie zagrałem F4. Pytanie, czym zbić, jeżeli on zbije? Teraz tak, po tym posunięciu, no to jadę. Także chyba dobrze, że nie zagrałem A5, że ta pozycja się nie otworzyła. Bo teraz mam po prostu grę po tym skrzydle. I tak właśnie wygląda atak królewsko-indyjski. A w zasadzie, no nie no, atak królewsko-indyjski jest kolorem białym. To chyba będzie błędem, mi się wydaje, bo no zawsze to jest osłabienie pozycji. Teraz jak to wykorzystać najlepiej? Może w ogóle zagrać goniec F6? Czy moment. Bo on jeszcze może mi koń H2. Po gońcu F6 mogę być za wolny. Może hetmana przerzucę? Jak ruszę hetmana, to tutaj jest dziura. Teraz sporo czasu zużyłem. Dobra, na razie zagram goniec C8. Taki ruch, który jeszcze nie zdradza, w jakiej kolejności tutaj będę grał. A goniec C8 na pewno mi się tutaj przyda do ataku po tej stronie. Okej. Teraz zagram skoczek F6. Okej. Dobrze zagrał.
Teraz tak. Dobra, na razie goniec D7. Nie chciałem tak za bardzo ruszać na atak, bo tutaj wiem, że ta pozycja się trochę otworzy, albo linia A, najprawdopodobniej linia A się otworzy, właśnie po zbiciu. I równie dobrze może się to skończyć jakąś końcóweczką. Koń B5 będzie grał. A to zagrał dosyć ciekawie. Teraz tak. Ja wezmę. Ja zagram posunięcie G4. Chyba pianeczka podwaliłeś. Tu mam kryta. Nie no, trzeba było zbić HG w tej pozycji. Tu mogę chyba wtrącić, tak mi się wydaje. Wtrącić czy nie wtrącić? Dobra, wtrąćmy. I mogę chyba zagrać w ogóle... Ciekawie wygląda hetman E8, ale jest bicie. A po tym posunięciu... Dobra, zagram tak. Koniec H3. I najwyżej hetman C8 tutaj jeszcze wrzucę. Albo hetman E8 wygląda jeszcze lepiej. To sobie podbronię na przykład koniem. Konie E8 bardzo dobrze będzie bronił. I jest dobrze. Dobra, grożę matem. Ha, tak może to zrobić. Dobra, w ogóle tego nie widziałem. Dobra, dobra, dobra. To niedobrze. Właśnie niedobrze. Nie doceniłem. Koń bije D5, też nie wchodzi. Aj. No właśnie. To co, trzeba tu iść na jakiś atak po prostu. Taki sposób się obronię. Brakuje mi wieży. On z kolei zrobił taki sprytny ruch. Z
Zaczyna ta pozycja się trochę sypać u mnie. To oczywiście wszystko stawiam na atak. Zobaczymy, czy tutaj się z tego jakoś wywinę, czy się nie wywinę. No, robi się bardzo ciekawe. Dobra. Okej. Tu. Tu. A może jeszcze tak spróbuję? Może D5 jest dobre. Szach, wchodzimy do gry. Robi się bardzo, bardzo ciekawie. I tutaj jakimś takim śmiesznym zbiegiem okoliczności mogę tak obronić jeszcze. A, tylko że bez sensu. No tak. I tu mam bicie na... I tu mat jest w ogóle. Szalona partia. Dobra. Tak, spróbuję. Tu jest szaszek. No na pewno to nie jest zawodnik, który gra na 1400. To jestem na 100% pewnym. Także nie wiem, kto to jest. Ale grał bardzo dobrze, gratuluję. A ja myślę, wydaje mi się, że gdzieś tutaj chyba przegrano mnie. Okej, chyba tym będzie dobrze. A zagrałem tak na pewniaka. W sumie to nie wiem, czy to jest mat, czy go nie ma. Ale chyba będzie. Tak, teraz to już jest mat. Bardzo dobrze grał. Bardzo dobrze grał i to na pewno... Nie wiem, czy on dopiero zaczyna, czy co, ale... Jestem pełen podziwu. Także w ostatniej rundzie nie wiem, z kim zagram. O, tu mamy... białymi... Tak, tutaj Kamil wygrywa, ten pojedynek dochodzi jako pierwszy, za wolny. I mamy tu jeszcze partię Perm z Ewa Mat. Oj, ten król czarnych jest w strasznym stanie. No właśnie, ale tutaj coś, co tu się wydarzyło. No czarne chcą remis. Białe niekoniecznie. C3. B4. Białe powinny być szybsze. Dobrze, co tam się dzieje na czasie, na czacie? Tu jest matowanie, także w sumie najciekawszym pojedynkiem jest... Skoczek generalnie gorszy w walce na dwóch skrzydłach. Ale tu wystarczy nawet zbić teraz pionka na H5, no właśnie. I po zbiciu jest posunięcie B7. I białe dochodzą. A jak nie, no to
Pionki nie są połączone, ale to jest kompletnie wygrana. D5. D5, później tutaj konia, lecz szacha. Albo tutaj można jeszcze lepsze chyba to było. Wrócić i... No tutaj też może koń na C6 i koń tutaj. I pchnąć pionkę. Jeżeli się goniec tutaj wycofa. Bo tak też można pchnąć. Tutaj białe wygrają i to jest ostatni pojedynek. Prowadzi Mrowisko TV. Nie znam zawodnika. Nie grałem. I też widać, że mocny zawodnik, bo dopiero nie rozegrał tych regulaminowych partii, dlatego jest ze znakiem zapytania. No i tutaj cała gromadka zawodników, którzy powalczą o podium w ostatniej rundzie. Ostatnia runda. Trzy sekundy, zobaczymy, kogo mi tutaj dobierze. Ja gram z Marikomem. Dobrze. Testujemy. Tak, i tutaj przejdę sobie do takich systemów bardziej grywalnych dla mnie. Dobrze. Zamykać czy nie zamykać? Mogę C5 też spróbować. C5 to E4. I potem będzie tak średnio. Dlatego myślę, że zagram koń C3. Ok. Po D4. D4 chyba już mogę. Moment. D4, przepchnięcie to D5. Zagrajmy. I tu mogę E4. Aj, goniec G4 jest. Dobry ruch. Ok. Po H3 goniec bije. I będzie tak średnio. Ok. No tak, ale on nie ma odskoku po H3. Bicie, bicie. Po zbiciu mam bicie. I powinno być dobrze. Zresztą mam bicie na G7. Jeżeli koniem odejdzie. I koń D5. Znany motyw. I teraz jest bicie, bicie. I szaszek. Okej. Ha, nie poszło tak do końca, jakbym chciał. Bo on to bije koniem. Ale ja mam takie coś. Chyba jakaś taka mega, mega długa wymiana będzie z tego.
Albo z jakością więcej wyjdę. Dobrze, zamykam tutaj czat. Teraz tak, po zbiciu zagra na pewno koń A6, także myślę, że mogę tutaj jeszcze coś spróbować wtrącić. Na przykład mogę spróbować wtrącić posunięcie F4. Będzie chyba pojedynek, dwa skoczki kontra wieża. Myślę, że zgarnę jeszcze pionka D6 w tej pozycji. Tak, jeżeli ja zagram to, to on na pewno koń A6. Ja zagram to. Tak, on nie ma jak bronić tego. Dobra, ja biorę. Ja gram to. Ja biorę. Okay. I teraz tak, F5 mogę, ale chyba E5 wygląda lepiej. No szkoda, że ten hetman G7 nie zakończył się jakimś większym zyskiem. W zasadzie ciężko powiedzieć, czy ja na tym skorzystałem. Skoczki za bardzo nie mają jak się osadzić, to jest plusik. Po koniu B4 mogę w ogóle A3 myśleć. Myślę, że król F3 też będzie wskazanym ruchem, żeby tutaj ograniczyć to pole. Król F3 zagrajmy. Dobrze. Teraz tak, on tutaj próbuje się jakoś przegrupować. Może będzie C5 chciał zagrać. Dobra, jedziemy ostro. Nie wierzę, że oddam pionka H3. Nie chciałbym. Ale to jest jakaś opcja. Ok. I teraz tak, zrzucamy go z dobrego pola. Po koniu F4. Mogę nawet E6 zagrać. Myślę, że dobrze stoję. To bicie szach. Pójdzie tu, to ja tu. Albo szach od razu. Bardzo interesująca pozycja. Teraz tak, jeżeli ja tutaj nie rozwalę, to on mi tą pozycję uspokoi. Skoczki lepsze w takich pozycjach. Ale czy w takiej konkretnej, to nie wiem.
te skoczki się tu utrzymają. Nie zbił jednak. Dobrze, to my go tutaj wyrzucamy. I teraz po B4. Koń. Po B4 koń. Aha, nie ma wieży D7. Bardzo, bardzo ciekawe. Dobra partia na analizę. Może też A5 zagrać, a to chyba wieża D8 już wtedy. Ok. I po tym ruchu to ja już koń, gdzie on tutaj odejdzie, tu. To ja chyba B4 już rzucę. I wieża D7 też mam. Jak coś. Także chyba dobre było to ustawienie tych pionków tutaj. Bo król jest w takiej trochę siatce matowej, trochę jest skrępowany. No koń E6 chyba jedyna. Dobra, co ja zagram po koniu E6? No wieża D7. Też w zasadzie jedyna. A jednak się nie zdecydował na to. I teraz, czy ja mogę zagrać tak? Zbicie, zbicie, zbicie. No dobra, biorę tak. Wieża E6, liczę się z tym. No to ja wieża D7, wiadomo. Król tutaj. No i sytuacja się wyjaśniła, oddał dwa skoczki. No i mi aktywność pozostała, także to mnie bardzo cieszy. Myślę, że tej pozycji na pewno nie przegram. Jestem stroną, która może to grać na wygraną. Także król G7, wezmę na B7. Problem. Problem z tymi pionkami u przeciwnika. Tak nawet zagrał. Tak. Ok, no to ja przepycham. Wieża D6 też mam. Ale po wieży D6, czy to no nie będzie jakiś cuk-cuk? Nie, po wieży D6 jest król G7. No właśnie. I co on tutaj zagra? Ja biorę. Ok, zagram sobie A3. Żeby pioneczka nie podwalić. Dobrze. I zagram sobie wieżę C7. Ok. Branie, branie. Ha, i on jest co? I ja na tym jednak nie wyszedłem zbyt dobrze. Mhm. No dobra, czyli nie wygram tego. No wydawało mi się, że tam wymiota te pionki.
Powinien być remis. Nie ma za bardzo jak tej pozycji wzmocnić. Jakieś tam próby chodzenia dookoła to skończą się. Dobrze. No nie wiem. Tak, zagrajmy. Chyba to nie ma większego znaczenia. Okej, no i co dalej? F5 może zagrać. No właśnie. Tu. To już gorzej. To już zdecydowanie gorzej. Dobra, tu szaszek i tutaj. Teraz to w ogóle podstawił pionka. Za chwilę się okaże, że ja będę miał piona więcej. No człowiek, no remis. Nie, to jakiś... Dziwne zachowania. Jakby to próbował ze mną grać na czas, to chyba by wyleciał z klubu. Nie lubię takich zachowań. Także to co? Turniej się kończy. 135 zaklasyfikowanych. Pierwsze miejsce Mrowisko TV. Gratulacje. Drugie miejsce Bim Blixer.
Gratulacje. Trzecie miejsce Maricom. Również gratulacje. Ja zająłem piąte miejsce z dosyć słabym tutaj Buchholzenbergerem. Także dziękuję wszystkim za udział. No i spotykamy się pewnie za tydzień, w piątek. Być może już na Czeskomie zobaczymy, jak to tam wszystko się ułoży. Także dzięki. Do usłyszenia. Do zobaczenia.